Pewnego słonecznego, wiosennego dnia wszyscy w mieście szukali prezentu na Dzień Ojca. Geppetto, który robił zabawki, siedział sam w swoim sklepie i przyglądał się ze smutkiem. Było mu przykro, że nie miał nikogo, kto dałby mu prezent na Dzień Ojca. Jego kot Tutu przyszedł i wskoczył mu na kolana. Och, chciałbym mieć dziecko. Oczywiście, ty jesteś moim dzieckiem, Tutu. Geppetto po raz pierwszy tego dnia chciał stworzyć zabawkę wyglądającą jak dziecko. Wziął więc kawałek pnia sosny i zaczął strugać. Auć! Co? Powiedziałeś coś, Tutu? Geppetto słyszał dziwne odgłosy, gdy strugał sosnę. Auć! Gdy Geppetto malował zabawkę, którą właśnie wystrugał, zostawił ją na stole i zaciekawiony wyszedł na chwilę przed sklep. W tym samym czasie drewniana zabawka wyglądająca jak chłopiec zeskoczyła ze stołu. Geppetto nie mógł uwierzyć własnym oczom. Witaj! Mówiąca kukiełka stała tuż przed nim. Ty? Ty potrafisz mówić? Jesteś prezentem na Dzień Ojca! Dzień Ojca? Jesteś moim ojcem? Tak, synu! Jesteś moim synem! A twoje imię to? Niech pomyślę. Pinokio! Pinokio! Pozwól, że coś ci ugotuję, Pinokio. Kiedy Geppetto poszedł do kuchni, psotny dzięcioł wskoczył na Pinokia. Hej, ty! Tuk, tuk! Na co czekasz? Jest piękna pogoda. Idź na zewnątrz. Na zewnątrz? Tak! Tuk, tuk! I biegnij! Tak jak powiedział dzięcioł, Pinokio wyszedł na zewnątrz i zaczął biec. Kiedy Geppetto wrócił, jego syna nie było tam, gdzie go pozostawił i bardzo się zaniepokoił. Wybiegł z domu, aby go szukać, ale był już stary i bardzo szybko się zmęczył. Natomiast Pinokio biegł cały czas przed siebie, aż w końcu zgubił się na targowisku. O, pomyliłem drogę. Ja teraz wrócę do mojego ojca. Kiedy Pinokio smutny błądził po mieście, jego brzuch zaczął burczeć z głodu. Nagle zobaczył stoisko z pięknymi owocami. Wyciągnął rękę i chwycił banana. Hej, mały! Te owoce nie są za darmo! Nie masz rodziców? Musisz mi zapłacić. Och, więc właściwie mam dużo pieniędzy, ale w domu. W tym momencie nos Pinokia zaczął się wydłużać. A? Mój nos! Co się dzieje z moim nosem? Mój nos! Mój nos! Mój nos! Pinokio zaczął biec w panice. Jeśli masz pieniądze, powinieneś mi je od razu przynieść, młody. Och, nie, nie. Nie bądź zły. Nie mogę, bo nie mam żadnych pieniędzy. Kiedy Pinokio powiedział prawdę, jego nos wrócił do normalnych rozmiarów. Ale uciekł, nie zdając sobie z tego sprawy. W końcu zatrzymał się naprzeciwko okna i zobaczył swoje odbicie w szybie. Mój nos jest taki jak wcześniej. Geppetto szukał swojego syna, chodząc od uliczki do uliczki, aż do zmroku. W końcu, kiedy zaczął padać deszcz, stanął na rogu ulicy, mając nadzieję, że wkrótce wyjdzie słońce. Gdzie jesteś, Pinokio? Mój drogi synu, gdzie jesteś? Pinokio z drugiej strony był cały przemoczony i pachniał jak mokre drewno. Zdesperowany wskoczył do kosza na śmieci, aby uchronić się przed deszczem. Ale nad ranem zdał sobie sprawę, że nie był tam sam. Hej, drewniany chłopcze! Jestem bardzo głodny.
Pozwól mi skubnąć kawałek twojej stopy i napełnić mój brzuch. Pinokio był tak przerażony, że natychmiast chciał się stamtąd wydostać. Ale mysz złapała go za stopę swoimi wielkimi łapami. Nie, wypuść mnie! Mój tata jest tygrysem. Jak cię zobaczy, to zje cię jednym kęsem. Jeśli twój ojciec jest tygrysem, to powinieneś mieć ogon. No tak, oczywiście, że mam ogon. Kiedy Pinokio skłamał, jego nos znów zaczął rosnąć. Mój nos! Daj mi ugryźć swój ogon. Pinokio ze strachem wyskoczył z kosza na śmieci. Nie gryź! Nie mam ogona! Nie mam ogona! Pinokio stanął naprzeciwko kałuży i z ulgą popatrzył na swoje odbicie. Jego nos znów wyglądał normalnie. To znaczy, że mój nos wydłuża się, kiedy kłamię i wraca do normy, gdy mówię prawdę. Jednak Pinokio nie zauważył, że zły złodziej skrada się po cichu od tyłu. Kiedy złodziej zobaczył biegającą kukiełkę, która sama potrafiła chodzić, natychmiast chciał go ukraść i sprzedać. Dzięki tobie mogę zarobić kupę kasy. Będę bogaty. Puść mnie! Jestem prawdziwym dzieckiem! Nie jestem kukiełką! Geppetto szukał go w każdym sklepie, na każdej ulicy, przez cały dzień. Ale nigdzie nie mógł znaleźć Pinokia. Może mój syn poszedł na plażę, ale co jeśli wpadł do morza? Geppetto ruszył szybko w kierunku wybrzeża i zaczął go szukać i wołać. W tym samym czasie zobaczył dziwnie wyglądającego mężczyznę niosącego wielką torbę na plecach. Zatrzymał go i zapytał, czy nie widział dziecka kukiełki. Kiedy Pinokio rozpoznał głos swojego ojca, natychmiast zaczął krzyczeć. Tato, tu jestem, tu jestem! Kiedy Geppetto usłyszał głos swojego syna, Pinokia rozkazał mężczyźnie, aby mu go oddał. Mężczyzna natomiast powiedział, że chce go sprzedać i zarobić dużo pieniędzy, po czym odepchnął Geppetta i poszedł dalej. W tym czasie Pinokio zaczął kłamać, siedząc w torbie. I też jestem złodziejem. Mam dużo pieniędzy. Moja głowa jest czerwona. Przez kłamstwa jego nos wydłużał się coraz bardziej, aż w końcu przedziurawił szmacianą torbę. Pinokio wyskoczył przez dziurę i pobiegł do swojego ojca Geppetta. Tato! Synku! Gdy złodziej to zauważył, podszedł do nich ze złością. Geppetto rzucił na niego sieć rybacką. Złodziej zaplątał się w sieć, tracił równowagę i wpadł do morza. Geppetto i jego syn Pinokio mocno się do siebie przytulili. Pinokio natychmiast zmniejszył swój nos, mówiąc całą prawdę. Jestem dobrym i grzecznym chłopcem i nie chcę nikogo zasmucać. I do tego bardzo kocham swojego tatę. W tym momencie wydarzył się cud i Pinokio stał się prawdziwym chłopcem z krwi i kości. Od tego dnia wszyscy ojcowie i synowie w mieście wierzyli, że ten cud powstał z czystej miłości, a nie z kłamstw.